bardzo ważną umowę z Mercedesem na zakup nowych 50 autobusów przegubowych, które już będziemy mogli jesienią zobaczyć na ulicach naszego miasta. My przyzwyczailiśmy się już do Mercedesów, które wożą mieszkańców Wrocławia. Kolejne jesienią spełniające najwyższe normy emisyjne Euro 6, wartość kontraktu prawie 100 milionów złotych, a zatem bardzo istotny zakup. Myślę, że wszyscy to już wkrótce odczujemy. To jest ten pierwszy duży zarazem krok w ulepszaniu komunikacji publicznej. Pieniądze pochodzą ze środków europejskich, ale jako miasto musieliśmy także zabezpieczyć wkład własny na poziomie ponad 20 milionów. Także montaż tych środków miejskich i środków europejskich pozwolił dokonać tego dużego zakupu. Części zastąpią, w zdecydowanej części zastąpią stare, już wyeksploatowane autobusy przegubowe, ale myślimy także o tym, jeżeli będzie jeszcze przestrzeń, aby mogły obsługiwać także nowe linie. Choć jeżeli chodzi o nowe linie, to myślimy tutaj o zupełnie nowych zakupach, w tym zakupach autobusów. Złożyliśmy właśnie aplikację na zakup dodatkowo 10 autobusów elektrycznych. Ja chciałbym, aby może w przyszłym roku powstała we Wrocławiu w pełni elektryczna jedna linia autobusowa.